barbering, czyli fryzjerstwo męskie. To nowy, stary zawód, który ostatnio przeżywa swój renesans. Specjalnością barbera jest strzyżenie i golenie. Do dobrego barbera trzeba umawiać się z miesięcznym wyprzedzeniem. Do takich należy z pewnością Dawid Kawczyński, gość specjalny konkursu Barber Battle Junior, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie. Wyjątkowy gość wykonał strzyżenie prezentacyjne. Można powiedzieć, że cała elita barberingu tutaj do Cieszyna zjechała. Konkurs polegał na odtworzeniu fryzury prezentacyjnej w czasie 50 minut. Do udziału w zabawie zgłosili się uczniowie nie tylko z Polski. Impreza skierowana do uczniów, można powiedzieć, z całej Polski oraz Republiki Czeskiej, którzy będą stylizować i koncentrować się na mężczyźnie. Czyli tutaj chodzi i o włosy, i o brodę, cała stylizacja męska. W konkursie wziął również udział uczeń z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. Nasza szkoła obchodzi 110-lecie i to fryzjerstwo od lat gości na Frysztackiej. Dlatego cieszę się, że Konrad Kozubek jest reprezentantem naszej szkoły. Masz już jakieś doświadczenie większe właśnie w tym zakresie barberingu? Ogólnie obsługuję normalnie już klientów w salonie, także nie boję się. Czyli doświadczenie jest. A dlaczego akurat ten kierunek? Bo to teraz chyba takie modne. Tak, bardzo modne. Bardziej mnie to interesuje niż zwykły fryzjer. Chcę się akurat tym zajmować, bo mi się to podoba. No to co, trzymamy kciuki za Was. Dziękuję bardzo. Przedstawię jeszcze swojego modela, to kolega. Tak, to jest mój kolega. Jest to Konrad. Wziąłem go, bo ma fajne włosy, już go kilka razy obcinałem. Ostatecznie po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajął Gracjan Mróz z Krakowa, drugie Mikołaj Wycisło z Wodzisławia Śląskiego, trzecie Michał Ujma z Częstochowy. A było o co walczyć, nagrodą w konkursie był wyjazd na turniej do Albanii. Jak przyznaje dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, Bożena Cholewa, to nie jedyne tak prestiżowe wydarzenie zaplanowane na ten rok. Placówka świętuje okrągły jubileusz, a społeczność szkolna zamierza go odpowiednio uczcić. Cały rok 2022 to jest rok szkolnictwa zawodowego na ulicy Frysztackiej. Junior Barber Battle to jest pierwsza impreza. Już teraz zapraszam 21 marca do Teatru imienia Adama Mickiewicza. Też bardzo duża impreza, podsumowanie Ligi Młodego Kreatora. To jest coś, co było już i gościło w Cieszynie, natomiast w teatrze będziemy drugi raz. I także, można powiedzieć, z całej Polski uczniowie przyjeżdżają i swoje modelki, swoje kreacje będą prezentować. Tutaj będziemy także gościć gości z Mediolanu, z Wielkiej Brytanii, z Albanii. Także cały świat mody, nie tylko fryzjerstwa, ale mody będzie tutaj gościł w Cieszynie. Także gorąco zapraszam, bo na pewno będzie co oglądać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.